8 marca to dzień, który dzieli mężczyzn na dwie grupy. Tych, którzy kupili wcześniej prezenty dla kobiet swojego życia oraz tych dopiero wybierających się do sklepu. Niezależnie czy panowie kupują w pośpiechu czy nie, podarunek musi być trafiony. Mieszkańcy są w tym temacie dosyć zgodni. Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Kobiet? Goździki bym chciała. Miłość, szczęśliwość i kwiatuszek. Nie wiem, kwiaty, cokolwiek. Jeden kwiatek. Ja myślę, że serdeczny uśmiech i pudełko czekoladek. Myślę, że herbata. To może być czarna. A jak mężczyzna pamięta, to już wystarczy. Idealny prezent, żeby mąż był w domu. No chyba kwiatusze. Obdarować ją miłością. Kwiatki i jakieś perfumy, coś takiego. Dzień matki dam mamy kwiat. A na dzień kobiet? Też kwiat. I czekoladki. W kwestii kwiatów róże są najpopularniejszym wyborem w każdym sezonie. Jeśli chcemy wykazać się kreatywnością, trzeba uważać, aby nie przekombinować. Czego nie kupować? No myślę, że kwiatów takich, które kojarzą się z pogrzebem, czyli na przykład lilia, koreanka, to są takie kwiaty, które na pewno kobieta, jeśli dostanie, to nie będzie zachwycona, więc myślę, że tego bym unikała. Natomiast każde inne połączenie kwiatów jest jak najbardziej okej. Prezentowy faux pas nie musi tyczyć się kwiatów. Pewne pomysły lepiej przemyśleć dwukrotnie. A najgorszy prezent, jaki może sobie pani wyobrazić? Coś do prac kuchennych albo do sprzątania. Coś do mycia. Brak kwiatka. To brak prezentu. Jak ktoś zje wszystkie czekoladki. O, właśnie. Nie zjesz mamie czekoladek? Nie. No dobrze, to się cieszę. Najgorsze, jak nie masz szczęścia w domu. Najgorsze, jak się nic nie da. Nie dać życzeń kobiecie i nie pamiętać o Dniu Kobiet. No właśnie, jak mężczyzna nie pamięta, że istniejemy. Nic nie dać i zapomnieć. Dla panów wniosek jest prosty. Nie zapominajcie o Dniu Kobiet. Wszystkim paniom zaś życzymy dużo miłości i spełnienia oraz aby każdego dnia w roku czuły się docenione tak jak dzisiaj.